człowieka, to nie jest wymysł. Witajcie, ja mam na imię Ina Ciężokolska, przyjechałam do Was z Warszawy po to, żeby Wam ogłosić Ewangelię, prostą, dobrą nowinę, prosto z nieba. Ewangelia nie jest niczym wymyślonym przez człowieka, to nie jest wymysł ludzki. To jest wiadomość prosto z nieba, od Boga, że tak umiłował świat, że dał swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby nikt nie zginął, ale każdy miał życie wieczne. Wiecie, ta Ewangelia ma jeden warunek, tak jak każdy prezent, bo zbawienie jest łaską, jest prezentem. Jak każdy prezent, musisz to przyjąć i rozpakować. Jeżeli weźmiesz prezent i w ogóle nigdy go nie rozpakujesz, to nie skorzystasz z tego, co jest w środku. I Ewangelia jest właśnie takim prezentem. Prezentem od Boga, z nieba, jest prosta, jest do przyjęcia przez wiarę. Tutaj rozmawiałam z takim człowiekiem, który na pytanie o to, czy on zna Boga, zaczął mi mówić o tym, że on ma w swojej rodzinie dwóch księży i dlatego ma nadzieję, że ten Bóg ma dla niego coś dobrego, że on pójdzie do nieba. Chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że tak naprawdę zbawienie jest po znajomości z Bogiem. Po znajomości możesz znać osobiście Boga, Jezusa Chrystusa. Ja poznałam Go osobiście. Osobiście poznałam Go w momencie swojego życia, w którym byłam naprawdę załamana, kompletnie załamana. Byłam od 30 lat na tym świecie, żyłam sobie bez Boga, zarabiałam na uznanie innych ludzi. Zaczęło się od tego, że zostałam odrzucona przez swojego ojca. Nie chciał mnie tak naprawdę. Dowiedział się, że nie jestem synem. Byłam spłodzona przed ślubem. Moi rodzice cudem się zdecydowali na to, żeby w ogóle się pobrać, a później się okazało, że nie jestem synem. A później się okazało, że nie mam też innych cech, które on by chciał, żebym miała. I tak naprawdę ja przez całe życie, swoje młode, próbowałam zasłużyć na jego akceptację. I później wyszłam z takim bagażem, życie starsze, tak? I zaczęłam robić karierę w firmach. I też próbowałam zasłużyć. Nosiłam różnego rodzaju maski. Nosiłam maski profesjonalistki. Nosiłam maski zabawnej dziewczyny, która świetnie bawi się na wszystkich imprezach i flirtuje z różnymi facetami. Ale tak naprawdę to było wszystko puste. To było puste, bo w momencie, kiedy spotykałam się ze sobą samą w swoim domu, to widziałam, jaką w ogóle mam pustkę w sercu. Jakie mam pragnienie miłości, totalne pragnienie miłości. Byłam 7 lat po ślubie. Wstydziłam się swojego męża, nie zapraszałam go na żadne imprezy. Wydawało mi się, że nie pasuje do mojego towarzystwa. Nie chciałam z nim mieć dziecka, ponieważ wydawało mi się, że to zrujnuje moją karierę. I w momencie, kiedy zaszłam w ciążę, po prostu zabiłam to dziecko. Zabiłam to dziecko przez swoje wyznanie. Przez to, że codziennie płakałam, że nie chcę go mieć. Nie chcę żyć, nie chcę rodzić. I w końcu poroniłam. Nikt o tym się nie dowiedział, bo w pracy nawet nie wiedzieli, że jestem w ciąży. Nie chciałam się przyznać, żeby nie stracić posady. I wiecie co? Tak naprawdę z tego marazmu, z tego codziennego umierania, które nazywałam życiem i nawet całkiem fajnym życiem, bo była kasa i były imprezy i była niby kariera. Tak naprawdę z tego marazmu wyciągnął mnie Jezus, bo któregoś dnia ja się dowiedziałam o tej prostej Ewangelii, że ja nie muszę teraz zapracowywać, nie muszę spełniać 10 przykazań, nie muszę robić jakichś pustych, religijnych gestów. I dowiedziałam się, że po prostu ja mogę przez wiarę przyjąć to, co On zrobił dla mnie na krzyżu. Że mogę przyjąć to, że On za mnie umarł, za to, że żyłam bez Boga przez 30 lat i doprowadziłam swoje życie do ruiny, do zupełnej ruiny. Bo my wyglądaliśmy jak braki i żyliśmy jak braki. Przyjeżdżaliśmy z moim mężem do domu o 23:00 taksówkami do swoich firm i zasypialiśmy przy kolacji i rano o 6:00 znowu do roboty. I tak właśnie wyglądało nasze życie. A w weekendy chodziliśmy sobie na imprezę i wyglądaliśmy na bardzo zgodną parę, tylko dlatego, że nie rozmawialiśmy ze sobą. I gdy mieliśmy wypadek
samochodowy. Bardzo poważny. Mój mąż, gdy leżeliśmy jak warzywa, w ogóle w łóżku, pociniaczeni i poobijani, ja spękniętą nerką, powiedział coś takiego. Widocznie komuś zależało na tym, żebyś żyła. Widocznie komuś zależało. I ja pomyślałam sobie, on chyba myśli o Bogu. I wiecie co? Bogu zależy, żebyś ty żył, a nie żebyś przeżył. Bogu zależy, żebyś żył i to, żebyś żył wiecznie. I dlatego dał swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Dlatego dał swojego Syna. Kto inny umarł za ciebie? Kto inny dał chociaż palec za ciebie sobie odciąć? On umarł za ciebie w męczarniach. Umarł za ciebie w męczarniach. Nic tam na niego nie wstąpiło, gdy wisiał na tym krzyżu. On czuł całym sobą ból, cierpienie. To, które ty w namiastce doświadczasz każdego dnia. Bo nie mów mi, że nie cierpisz. Nie mów mi, że nie masz pustki w sercu. Po prostu zabijasz czas, żeby nie spotkać się ze sobą samym i nie zobaczyć, co masz w środku. Ale zobacz, co masz w środku. I zapragnij tego, żeby to wymienić na jego życie. Wiecie, ja zobaczyłam, że nie żyłam dopiero wtedy, kiedy tak naprawdę przyjęłam życie. Bo wcześniej myślałam, że to, co ja nazywam życiem, to jest tak naprawdę pełne. Ale tak naprawdę to było umieranie, codzienne umieranie. Przyjacielu, możesz być dzisiaj uzdrowiony, bo Jezus jest ten sam. Nie szkodzi. Chodź do nas. Chodź do nas. Pomocnijmy się i będzie skutek. I będzie skutek. To nie chodzi o to, żeby się modlić. To chodzi o to, żeby mieć relacje. Nie chodzi o sklecanie pacierzy. Nie chodzi o sklecanie jakichś utartych schematów, utartych słów. Nie chodzi o przyklękanie w odpowiednim momencie. Chodzi o to, żeby mieć relacje z żywym Bogiem. I tą relację możesz mieć, jeśli przez wiarę przyjmiesz ofiarę Jezusa Chrystusa. Powiesz, Jezu, tak ja chcę mieć Ciebie w swoim życiu. Chcę doświadczyć nowego narodzenia. Chcę mieć znowu czystą kartę. Chcę być innym człowiekiem. I to się stanie bez starania się. Ponieważ zbawienie jest łaski przez wiarę. Będziesz miał pewność. Będziesz miał pewność zbawienia. Wiara to jest pewność. Dzisiaj być może mówisz, że wierzysz w Boga. Ale wiecie co? Wiara to jest pewność. A te jeśli też wierzą, że nie ma Boga, to nie jest wiara. Ludzie, którzy mówią, że wierzą w Boga, nie wiedzą tak naprawdę, w kogo wierzą, ponieważ nie mają z nim żadnej relacji. Relacje możesz nawiązać wtedy, kiedy go przyjmiesz. Kiedy będziesz miał Ducha Świętego w sobie. Bóg jest Duchem i relacje z Nim możesz mieć tylko w Duchu. W Duchu i w prawdzie. Jezus jest prawdą. Tylko Jezus jest prawdą. Wszystko inne to śmieć. Wszystko inne to jest w ogóle ściema. Jeżeli oglądaliście Matki, tam jest mowa o dwóch królestwach. Jest to królestwo widzialne. I tak jest tutaj na świecie. Żyjemy w tym, co jest mysłowe, dotykalne w naszym ciału, naszym zdrowiem, naszym słuchem, naszym węchem, pięcioma zmysłami. Ale tak naprawdę jest też królestwo duchowe, królestwo z nieba. Królestwo oznacza, że ono ma króla. Tutaj na ziemi, żyjąc sobie tylko w tym królestwie, które tutaj widzi. Przyjąłeś siebie samego jako króla. I teraz. Na czym polega uznanie tego, co zrobił Bóg dla ciebie? Polega na tym, że ty teraz odwrócisz się od tego, co uznałeś za ważne w twoim życiu. To znaczy, twierdzisz, nie chcę już królować. Daję tobie, Ojcze, miejsce w moim życiu. Zostań moim królem. Zostań moim panem. Nie musisz tego zrobić. Nie bój się stracić tego, co masz. Twoje ego po prostu sobie trzyma.
na coś, co wydawało się, wydaje mi się wielkie. Nie chcesz tego puścić, bo się boisz. Ale Bóg ma dla ciebie znacznie więcej. Jezus powiedział, że On przyszedł po to, aby Jego owce obfitowały, miały życie w obfitości. Ty tak naprawdę swoimi własnymi siłami wyrwałeś tutaj ochłap i trzymasz go kurczowo. Puść to, odpuść się od tego. To się nazywa pokuta. To się nazywa pokuta. Uwierz w Jezusa, uwierz w Jego ofiarę na krzyżu. Uwierz w to, co On zrobił dla ciebie. Tam. On to zrobił specjalnie w ciele. To była tylko i wyłącznie jedyna droga ratunku. Bóg nie zdechłał żadnej innej drogi ratunku. Nie ma czyśćca. Nie ma żadnej innej drogi, tylko Jezus Chrystus. Nie będzie żadnej innej furtki. Nie będzie żadnej innej furtki. Gdy staniesz przed Bogiem na sądzie, to On się ciebie zapyta, co zrobiłeś z Jezusem? Co zrobiłeś z ofiarą mojego Syna? Czy przyjąłeś ją? I jeżeli jej nie przyjmiesz, to pójdziesz do piekła. Pójdziesz do piekła, mimo tego, że Bóg nie chce, żeby ktokolwiek zginął. Ale Ty masz wolną wolę. On Ci nie odbiera wolnej woli. Ty zdecydujesz o tym, dokąd idziesz. Twoja wolna wola jest tym, co Cię albo przyprowadzi do Ojca i pójdziesz do nieba, albo pozostawi piekło. Wybierz mądrze. Dzisiaj tutaj, na tym rynku, jest głoszona Ewangelia. To jest prawda. To jest dobra nowina z nieba, że Bóg tak ukochał świat, że zesłał tutaj Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. My uwierzyliśmy. Mamy życie wieczne. Mamy pewność zbawienia. Mamy pewność zbawienia. Wiem dzisiaj, że gdybym umarła, jestem już dzisiaj w niebie. Jestem w niebie, ponieważ narodziłam się z Ducha Bożego. Wszystko, co się narodzi z Ducha, idzie do nieba. Idzie do nieba. Tylko to, co się narodziło z Ducha, idzie do nieba. To, co się narodziło z ciała, umiera. Umiera. Idzie do piekła. Piekło jest wiecznie oddzielenie od Boga. Tutaj w Jezelu możesz doświadczyć Boga. Na tej ziemi możesz jeszcze doświadczyć Boga. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Nie bój się przyjść do Niego. Nie bój się porzucić tego, co masz. Nie bój się porzucić tego ochłapu, który dzierżysz i w ogóle zaciskać w głowie. Wybierz życie. Jest coś więcej niż to, co masz. Tylko Jezus jest drogą do Ojca.